dzisiejszym odcinku. Nowi zarażeni koronawirusem w Polsce. Obecnie mamy już 1481 zachorowań i 17 zgonów. Koronawirus wraca do Chin. 55 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Chinach. Oraz USA staje się krajem z największą liczbą zarażonych osób koronawirusem. Siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku najnowsze informacje znowu o koronawirusie. Ostatni odcinek wrzuciłem 2 tygodnie temu i w ciągu tych 2 tygodni naprawdę dużo się zmieniło, bo jak mówiłem 2 tygodnie temu, przypadków w Polsce było 4, zaledwie 4, a na chwilę obecną przypadków w Polsce mamy już 1481 i 17 zgonów. Patrząc na to, jak obecnie sytuacja wygląda w innych krajach w Europie, między innymi w Niemczech, we Włoszech, to sytuacja u nas w Polsce wcale nie jest aż taka tragiczna, ale pamiętajcie, również przypominam wam o tym, o hashtag zostań w domu, bo to jest ważne, bardzo ważne, bo to jest jedyna okazja może nawet w waszym życiu, żeby uratować ludzkość, siedząc i wyłącznie na dupie w domu, więc chyba wytrzymacie te kilka miesięcy, nie wiadomo ile, po prostu musicie wytrzymać w domu siedząc, bo to jest naprawdę bardzo ważne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Więc dzisiaj będzie o tym oraz o tym, że w USA, krajem z największą liczbą osób zarażonych koronawirusem, gdzie dotychczas to było Chiny, czyli państwo, które no, rozpoczęło w sumie tą epidemię, bo w tym kraju się wszystko rozpoczęło, ale o Chinach to jeszcze później pogadamy w dalszej części materiału. A my zaczynamy chyba od tematu właśnie Polski. Obecnie Polska ma zarażone, tak jak mówiłem wcześniej, 1481 i 17 osób zmarło i 92 nowe przypadki przybyły właśnie w sobotę. Tak to na chwilę obecną wygląda. Koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 w Polsce, jest potwierdzony we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków jest na Mazowszu. 318 zakażonych oraz w województwie łódzkim. 182 przypadki. Ministerstwo Zdrowia przekazało w sobotę, że w szpitalu w Lublinie zmarł 70-letni mężczyzna, który był w stanie ciężkim i miał choroby współistniejące. To 17 zakażona koronawirusem osoba, która zmarła w naszym kraju. Ale jak pamiętamy, testów w Polsce wcale nie jest aż tak dużo i się nie robi, więc tych osób zarażonych koronawirusem można to w sumie pomnożyć razy 2, więc może być w sumie nawet 2000 osób zarażonych koronawirusem, tylko po prostu jeszcze tego nie zbadaliśmy. I po prostu tych osób może być o wiele więcej, więc pamiętajcie, jeszcze raz przypomnę o hashtag zostań w domu, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne, żebyśmy nie doprowadzili do takiej sytuacji, jaka jest teraz na przykład w USA, czy na przykład we Włoszech, w których brakuje już miejsc w szpitalu. W szpitalach, ogólnie w szpitalach. Najnowsze informacje, również trzeba wspomnieć o tym, że u premiera Wielkiej Brytanii wykryto koronawirusa, po prostu jego test wyszedł dodatni na obecność koronawirusa, więc tak to wygląda. Pamiętamy również, że Wielka Brytania miała ostatnią metodę odwrotną do innych krajów europejskich. Oni stosowali taką metodę jakby, że nie zamykali szkół, ani żadnych imprez masowych, kawiarnie, wszystko, kina i było pootwierane, miejsca publiczne w sumie. Ale po prostu ich ideologia była taka po prostu, że jakby jak najwięcej osób na tego koronawirusa się odporniło, czyli im więcej się zarazi osób tym koronawirusem, to wtedy będą odporni, jak jeszcze raz się zarażą. Nie wiem, czy zrozumieliście, ale w sumie taka była ideologia Wielkiej Brytanii. Na mapie obecnie zarażonych koronawirusem w USA jest dokładnie 104 865 przypadków. Czyli jest to pierwszy kraj w sumie na całym świecie, który przekroczył w sumie liczbę zarażonych koronawirusem 104 tysiące. Obecnie panuje w Nowym Jorku i również z najnowszych informacji wynika, że Włochy przebiły pod względem zarażonych Chiny. Chiny w rekordowym momencie, przypominamy, że miały
81996 przypadków, a Włosi mają już tych przypadków 86498. I również są krajem z największą liczbą zgonów, bo liczba zgonów we Włoszech wynosi 9140, więc jest to ogromna liczba. Liczba zgonów w Nowym Jorku, no w stanie Nowy Jork, to jest 450 śmierci, ale w całych Stanach Zjednoczonych jest to o wiele, wiele więcej. Ale ogólnie na całym świecie zmarło już z powodu koronawirusa 28823 osoby, a zarażonych jest na chwilę obecną 618043. Tyle jest osób zarażonych koronawirusem na całym świecie w sumie. W Polsce, tak jak mówiłem, na chwilę obecną, tak jak mówiłem, 1481 przypadków, a u naszych sąsiadów, Niemców, jest już 53340 zarażonych. Ale eksperci sądzą, że jeśli spełni się najgorszy scenariusz, czyli na przykład we Włoszech, w Niemczech będzie 70% ludności niemieckiej zachoruje, w najgorszym scenariuszu właśnie 70% ludzkości niemieckiej może zachorować, ale 80% może zabraknąć miejsc w szpitalach, więc to jest najgorszy scenariusz, oby się nie spełnił. A tak jak mówiłem, Wielka Brytania, która na początku, tak samo jak USA, no bo USA też trzeba powiedzieć, też na początku mieli po prostu wyrąbane na to i sobie chodzili na plażę, restauracje były pootwierane, wszystko, miejsca publiczne, imprezy masowe się odbywały. Tak samo sytuacja była w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii obecnie mamy 14543 zarażone osoby, 759 śmierci, 135 osób wyleczono. Na chwilę obecną. W Czechach jest obecnie 2422 osoby zarażone i jest 9 śmierci. Jest więcej zarażonych niż u nas w Polsce, ale mają za to mniej śmierci, bo u nas w Polsce jest, tak jak mówiłem, 1481 zarażonych i 17 śmierci, więc tak to na chwilę obecną wygląda. O tym, że bardzo rozwija się i jeszcze do filmu, bo zapomniałem wspomnieć o Chinach. Nie wiem, jak to się zdarzyło, że zapomniałem wspomnieć o Chinach. Z wczoraj, 27 marca, o godzinie 9, w ciągu poprzedniej doby, czyli 26 marca, to nagrałem 28, a to było 27, bo w ciągu poprzedniej doby w Chinach potwierdzono 55 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 54 przypadki wśród osób powracających lub przyjeżdżających z zagranicy oraz jedną infekcję lokalną, poinformowała w piątek Państwowa Komisja Zdrowia. Według danych oficjalnych w Chinach potwierdzono w ostatnim tygodniu tylko kilka przypadków, w których do zakażenia doszło na terytorium kraju. Rośnie natomiast liczba infekcji wśród powracających do kraju Chińczyków. W ciągu doby 17 przypadków wykryto w Szanghaju, 12 w prowincji Guangdong, po 4 w Pekinie i Tianjinie. Jedyną infekcją lokalną odnotowano w prowincji Zhejiang na wschodzie kraju. Przypadki bezobjawowe. Chiński portal Kaini zwrócił niedawno uwagę na to, że do statystyk ujawnianych przez komisję nie są wliczone przypadki bezobjawione w Chinach osoby z dodatnim testem na koronawirus, ale bez choroby nie są klasyfikowane jako potwierdzone przypadki. Dużo takich osób jest niemożliwe do oszacowania. Więc tak wygląda jeszcze sytuacja w Chinach. Zapomniałem o tym dopowiedzieć w filmie, więc dogrywam tą informację. Nie wiem, jak to się stało, że zapomniałem o tym powiedzieć. Ale to by było teraz naprawdę już na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się i pionowo.